walczyliśmy o tą Orlen Ligę już od tak naprawdę drugi sezon. Ciężko pracowaliśmy, to nie tylko nasza praca na boisku, ale także praca prezesów. Cieszymy się z tego awansu. Szkoda, że nie udało się zatrzymać większej części drużyny z tamtego sezonu, aczkolwiek zmiany, które zaszły, są jak najbardziej na plus. Zgrywamy się z dziewczynami, poznajemy się. Mam nadzieję, że będziemy tworzyć fajną drużynę. Trafiłam tutaj, mam nadzieję, że będę w stanie pomóc Beniaminkowi tegorocznemu zagrać dobry sezon. Co czuję? Czuję dużą satysfakcję, że powróciłam na parkiety. Cieszę się z każdego treningu, a także na pewno będę cieszyła się z każdej chwili spędzonej podczas meczu. No najwyższa pora, już wszystko tutaj sprzyja, sala, miasto, więc mam nadzieję, że kibice dopiszą i wszystko będzie dobrze w tym sezonie. Bardzo pozytywnie do tej pory odbieramy trenera. Fajna praca przed nami, dużo pracy przed nami. Tak naprawdę ten zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły techniczne, także mnóstwo pracy, ale bardzo, bardzo pozytywnie. Cieszę się, że będę mogła znowu występować przed polską publicznością, że będę blisko domu i cieszę się, że tutaj znalazłam się w tym zespole. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Naprawdę sala jest warta zobaczenia i mam nadzieję, że nasza gra również. Jestem głodna siatkówki, sama przyznaję. Bardzo się cieszę, że po tym drugim urazie, tak jak sobie założyłam powrót, wróciłam do Orlen Ligi. Mimo, że zaczynam w Beniaminku, mam nadzieję, że tutaj się odrodzę. Tak jak mówię, zawsze ja siebie kojarzę jako zawodnika, który walczy, czyli tak jakby wojownika, prawda? I w każdej akcji staram się dać siebie wszystko i mam nadzieję, że wrócę na wysokie loty. Kilka zawodniczek będzie debiutowało w Orlen Lidze, ja również, troszeczkę późno ten debiut. Ciężka praca, no staram się słuchać cennych wskazówek nie tylko trenera, ale także koleżanek bardziej doświadczonych na mojej pozycji chociażby. Zobaczymy, jak będzie. No, staramy się jako drużyna, będziemy próbowały walczyć i oby to wychodziło. Chciałabym, żebyśmy były zespołem takim walecznym na boisko i myślę, że tego też od nas trener oczekuje. Jest sporo też doświadczonych zawodniczek, które już mają jakieś sukcesy i trochę lat grania za sobą. Jest też dużo młodych dziewczyn, które będą się tutaj o tych bardziej doświadczonych uczyć i co tu wyrokować? No myślę, że na razie jest za wcześnie, bo okres przygotowawczy to tak naprawdę ciężka praca i przyjdzie jeszcze forma i ta świeżość i myślę, że za jakiś czas, jak zaczną się mecze, to wtedy będzie można prognozować ewentualnie, jak to nam będzie szło. Myślę, że powolutku są zalążki, pracujemy nad tym, jest bardzo fajna atmosfera do pracy, także Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Tak naprawdę to miesiąc za nami, ciężkiej pracy. Zaczynamy za tydzień turnieje i to wszystko będzie weryfikowane w lidze tak naprawdę, więc zobaczymy, czy to zazębi, ale my jesteśmy dobrej myśli, pracujemy, poddajemy się trenerowi w 100%. Myślę, że mamy całkiem dobry zespół. Nasz zespół to jest tak jakby mieszanką, czyli doświadczenie i dużo młodych dziewczyn. Także myślę, że te starsze dziewczyny na pewno pomogą tym młodszym im się na pewno rozwijać, prawda? Dla tych młodych jest to bardzo duża szansa, ponieważ będą się ogrywały i nabierały doświadczenia na kolejne lata. Ja się nie obawiam. Grałam w zespole, który miał jeszcze mniej doświadczone zawodniczki, w Krze Ostrowiec, również w Beniaminku i wydaje mi się, że byłyśmy taką trochę niespodzianką, mimo że nie udało się do tej ósemki wejść, chociaż walczyłyśmy do końca samego. Ale wydaje mi się, że ciężka praca, poukładany zespół, 14-osobowy skład pozwala na to, że myślimy spokojnie i te dziewczyny, które nie grały, mogą spokojnie wejść do ekstraklasy. Ostatnie lata pokazują, że młodzież wyjątkowa potrafi grać i mam nadzieję, że ta młodzież jest akurat u nas.